Jak biegać, to tylko w Skarszewach. Po raz kolejny mieszkańcy Skarszew oraz pasjonaci sportu mieli okazję uczestniczyć w 19 już edycji biegów ulicznych imienia Jana Kielasa. Ja myślę, że wszyscy jesteśmy tutaj szczęśliwi. Świeci słońce, wspaniała pogoda. Mamy ponad 250 dzieciaków, którzy startują w dzisiejszych biegach. Prawie setka osób dorosłych, już tych rasowych zawodników. Są sponsorzy, są nagrody. Jest wspaniała sportowa atmosfera. Piękna rzecz. Myślę, że wszyscy są zadowoleni. Impreza z roku na rok jest coraz popularniejsza. Spora frekwencja, naprawdę grupa dzieci i młodzieży w różnych kategoriach, już jesteśmy po dekoracji. Przed nami bieg główny, myślę, że też jak na razie liczba uczestników dopisuje, myślę, że będzie też rekord frekwencji. Uczestnicy biegają na cześć 12-krotnego mistrza Polski, słynnego wychowanka Skarszew, Jana Kielasa. Nasz tata stąd pochodził, tutaj zaczynał, dziadkowie moi kupili tutaj ziemię, no i zaczął tu właśnie w Dęblinie, później w Skarszewach sport. No i to go trochę wysłało w świat. 17 raz jesteśmy tutaj, także no i będziemy w przyszłych latach, na pewno będziemy przyjeżdżać. No. Przybywa uczestników i zawodników, którzy biorą udział w tych biegach, także to cieszy. No. Impreza ta to świetna okazja do krzywienia sportu. W głównym biegu uczestnicy zmagali się z dystansem 7 km. Z kolei dzieci oraz młodzież miało okazję wziąć udział w biegach towarzyszących. Biegłam na 1300, biegło mi się bardzo dobrze, trenuję w Lubiechowie pod okiem pani Grażyny Czapieckiej, a jestem w klubie Skurczu. Emocje super, fajnie się biegło. Ja mam na imię Kasper, to jest mój brat Błażej, Maja. Biegłam dzisiaj pierwszy raz, fajnie. No dzisiaj się biegło bardzo ciężko, bo jest ciepło, ale do Skarszew lubię przyjeżdżać, a powiem dlaczego, w ogóle w Skarszewach się urodziłam. Także to jest moje rodzime miasto, tutaj chodziłam do szkoły podstawowej, do Starogardu dojeżdżałam do liceum i tutaj po prostu z sentymentem wracam. Grupa Active Malbork, zgarnęliśmy wszystko, pijemy kaweczkę. I zachęcamy wszystkich, którzy nie biegają, żeby biegali i z nas przykład brali, także rekreacja i super. Impreza odniosła sukces. Z niecierpliwością czekamy już na kolejną edycję, a zapowiada się ona jeszcze ciekawiej. 20. edycja oczywiście tak, zbliża się taki mały jubileusz i myślę, że przygotujemy dla mieszkańców Skarszew i nie tylko więcej atrakcji i także pomyślimy nad nową trasą biegu, jeżeli chodzi o nasze tutaj ulice i zakątki. Wszystkim biegaczom życzymy wytrwałości oraz kolejnych sukcesów sportowych. Polecamy również zobaczyć Skarszewy, Noc Muzeów w Skarszewach oraz Ruszyły inwestycje w Skarszewach. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.